Niestety nie dopalacze, nie mówię o dopalaczach, ale mówię o energii, o nastroju, o takich zasobach, które właśnie pomagają kontynuować naukę i być wytrwałym. Można w sobie te nastroje budować, można w sobie tę energię wytwarzać. To wszystko jest zależne od nas i podaję konkretne recepty, jak to zrobić. Mogę podać przykład. Większość z nas jest wrażliwa w pewnym sensie na muzykę. Kiedy słyszymy taką bardzo spokojną, wyciszoną, relaksacyjną muzykę, automatycznie poziom energii się obniża. Poziom niepokoju, poziom energii spada, prawda? Natomiast kiedy słyszymy taką muzykę dynamiczną, głośniejszą, bardziej rytmiczną, natychmiast poziom energii się podnosi. Jest to najprostszy sposób w słuchaniu odpowiedniej muzyki, po to, żeby się wprowadzić właśnie na odpowiedni poziom energetyczny. A wiadomo, że nie możemy się uczyć, kiedy jesteśmy śpiący, zmęczeni, ospali i tak dalej. Mówiąc o legalnym koksie, czyli właśnie o tej naszej energii, też podaję taką prostą receptę, chociaż ona dla wielu czytelników okazała się była zupełnie taka rewolucyjna i odkrywcza. Bo ludzie planują sobie naukę, jakiś moduł do opracowania w domu na przykład i zakładają wariant optymistyczny i scenariusz idealny. Czyli na przykład piszą w notesie o godzinie 18, pół godziny na angielski. Przychodzi godzina 18 i okazuje się, że boli głowa, że chce się spać, że boli brzuch, że właściwie jestem zmęczona. No i co wtedy? Zapominam o tej nauce? Otóż można opracować sobie takie jakby pakiety do pracy, nad którymi mogę pracować, w zależności od poziomu energii, którym dysponuję w danej chwili. Czyli chodzi o to, żeby nie zawsze czekać na ten znakomity nastrój i wspaniałą energię, która przyjdzie i wtedy ja zacznę się uczyć, tylko wykorzystywać nawet te stany, które nie sprzyjają takiej bardzo aktywnej nauce. A przecież kiedy na przykład czujemy się lekko zmęczeni, czy tacy uśpieni, może warto włączyć sobie na DVD jakiś fajny fragment filmu po angielsku, który wprowadzi mnie jednocześnie w dobry nastrój i też to będzie nauka. Dużo miejsca w książce poświęcam w ogóle psychologii uczenia się. Tak naprawdę to jest dosyć nowatorskie pojęcie, jeśli chodzi o strategię w uczeniu się, a w uczeniu się języków szczególnie. Z reguły opowiadano nam o technikach, o metodach uczenia się słówek, o metodach pamięciowych, skojarzeniowych itd. I to wszystko oczywiście bardzo dobre, natomiast to nie da efektu, jeżeli nie będziemy umieli wpływać na własną psychologię. I tak naprawdę Zatankuj paliwko rozdział jest o tym, jak wpływać na własne myśli, jak przekierowywać strumień uwagi, jak zarządzać skojarzeniami i wspomnieniami związanymi na przykład właśnie z przeszłymi doświadczeniami ze szkoły. Jest taki rozdział Zbuduj grodzie i to jest rozdział o tym, jak można te przeszłe wspomnienia negatywne, które nam się kojarzą, chociażby z samym faktem chodzenia do szkoły, na przykład językowej, wykorzenić. Tak jak mówię, mechanizmy wpływania na siebie, na własną psychologię, po to, by nauka była rzeczywiście efektywna i szybka, po to, żebyśmy odczuwali przyjemność z tego, co robimy. Podaję tam wiele przykładów i z własnego życia, i z życia różnych znajomych mi osób, które rzeczywiście, kiedy tylko odczuwały przyjemność zrobienia czegoś, no były nie do zatrzymania tak naprawdę. A w momencie, kiedy ktoś czuje, że to jest tak naprawdę męka i udręka i zmusza się i robi coś na siłę i stara się tą samą dyscyplinę utrzymać i walczy tak naprawdę ze sobą, ale w gruncie jeszcze przeciw sobie. Nici. Rok, półtora może wytrzyma. A proszę pamiętać, że nauka to jest długoletni proces. Nauka języka to jest długoletni proces.
Dlatego znajomość mechanizmu wpływania na własną psychologię jest ogromnie ważna. Proszę nie wierzyć w mity w stylu nauka angielskiego w 2 tygodnie czy w miesiąc. To nie działa. Owszem, ja mogę poznać w miesiąc czy 2 tygodnie podstawowe zwroty, mogę się nauczyć ich na pamięć z rozmówek równie dobrze, prawda? Podstawowe zwroty, jakie mam powiedzieć w sytuacji wakacyjno-hotelowo-towarzysko, nie wiem, jakiejś tam imprezowej. Natomiast ja nie będę rozumieć po takiej ilości czasu, co naprawdę mówią obcokrajowcy. Mało tego, nie będę rozumieć języka w ogóle, w sensie rozumienia mechanizmów, jakimi ten język się posługuje. Kiedyś pamiętam, dawno temu, widziałam w gazecie takie ogłoszenie, jeszcze kursował taki pociąg na trasie Warszawa-Paryż, nie wiem, czy to jeszcze tylko kursuje dalej, ale było, pociąg nazywał się Chopin i było ogłoszenie w życiu Warszawy, poznasz język francuski na trasie Warszawa-Paryż, lekcje w pociągu Chopin i numer telefonu. Także myślę, że nie wiem, jak długo ta podróż miała trwać, ale myślę, że to trochę mało, jak na naukę języka. Niestety, większość osób to krótkodystansowcy. Ktoś, kto podejmuje naukę, zakłada idealny scenariusz, czyli zawsze będę miał czas, zawsze będę miał świetny poziom energii, świetną pamięć, świetną grupę, fantastycznego nauczyciela i wszystko pójdzie błyskawicznie. Więc potrwa to krótko, wszystko się ułoży znakomicie i w zasadzie 2-3 miesiące i znam język. Byłam kiedyś świadkiem takiej sytuacji, przyszła do mnie do szkoły pani, był wrzesień, pani przyszła na zapisy i powiedziała: dzień dobry, ja się chciałam nauczyć angielskiego, ponieważ w lutym wyjeżdżam z mężem na placówkę i musimy już mówić oboje po angielsku. Więc osoby, które są krótkodystansowcami, raczej nie będą w stanie wytrwać tego okresu czasu, którego nauka języka obcego wymaga. Trzeba pamiętać, że jest taki moment w nauce, szczególnie osoby średnio zaawansowane w pewnym momencie utykają jakby w martwym punkcie. To jest pozorne, bo tak naprawdę one idą dalej, tylko ten poziom jest po prostu bardzo mało zauważalny. Ktoś, kto jest początkujący, tak jak opisałam to w książce, błyskawicznie widzi postęp, rzadko przerywa naukę, bo jest naprawdę na fali. Widzi, jemu się to podoba, widzi efekty. A ktoś, kto jest już bardzo, czy bardziej trochę zaawansowany, no nie czuje tych efektów. I w zasadzie najprostsza decyzja, ja to zostawiam, bo mówiłem od razu, że nie mam do tego talentu, że mam ścisły umysł i że mi to nie wyjdzie. Po czym mamy takie osoby jak długodystansowcy, którzy są wyposażeni w konkretne cechy osobowości, które wymieniam w książce. I takie osoby są w stanie uczyć się przez rok, 2, 3, 4 albo i dłużej. Ja zaczęłam się uczyć, kiedy miałam 7 lat angielskiego. I dzisiaj mogę powiedzieć, że cały czas się go uczę. Jest masę takich obszarów w języku, o których ja nie mam pojęcia. Język jest żywy, on się cały czas rozwija, się cały czas tego języka uczę, więc ja mam naturę długodystansowca. Trzeba mieć naturę długodystansowca, żeby napisać książkę, bo w przeciwnym razie by się rzuciło po 2 rozdziałach i koniec. Ale ja na przykład piszę o takiej cesze jak perseweratywność. To jest taka cecha, trudno wymówić to słowo, ale to jest taka cecha, którą psychologowie opisują jako jedna z cech osobowości pomagająca wytrwałości. To jest taka cecha, która oznacza, że kontynuujemy działanie po wycofaniu bodźca. Czyli coś, co nas popchnęło do nauki angielskiego, jakieś marzenie, jakiś impuls, jakaś inspiracja, przestało być już aktualne, a my nadal to robimy. To jest bardzo potrzebna cecha. Bardzo potrzebne jest też umiejętne spoglądanie na własne porażki. Proszę pamiętać, że w czasie nauki nie raz, nie dwa, nie trzy popełnimy masę błędów. Będą się zdarzały porażki, potknięcia, właśnie takie trudne, dziwne sytuacje czy oblane testy. Ale to jest absolutnie normalne i naturalne i to trzeba o tym wiedzieć. Też jest cały rozdział w książce na temat tego, jak sobie radzić z popełnianiem błędów i co. Zasadniczą, tak jak powiedziałam, nauka języka to jest proces długofalowy i zarządzanie czasem to jest tak naprawdę zarządzanie sobą. Ja muszę umieć zarządzać sobą, kiedy jestem w procesie nauki. Muszę wiedzieć, czego powinienem robić mniej,
czego powinienem robić więcej, co powinienem przestać robić w ogóle. Muszę wiedzieć, kiedy to robić, prawda? W książce znajduje się taki rozdział, ile trwa jedna minuta. I to jest o tym, że bardzo względnie postrzegamy czas. Że dla niektórych jedna minuta to może być wieczność, jeżeli ktoś czeka na, nie wiem, na wyrok od lekarza, a dla kogoś minuta to może być rzeczywiście ułamek sekundy, kiedy ktoś z drugą wspaniałą osobą spędza czas. I chodzi o to, że nawet każdą minutę w nauce należy zaplanować. Pozornie wydawałoby się, że minuta to nic wielkiego, no to jest tylko 60 sekund. Ale jeśli pomyślimy sobie, że uczymy się przez minutę, podaję konkretne sposoby, co można zrobić przez minutę, 2-3 razy dziennie, to już tych minut się pozbiera kilka w ciągu dnia, kilka w ciągu tygodnia, kilkadziesiąt czy kilkaset w ciągu miesiąca i suma rzeczywiście daje efekty. Jest też taki rozdział pod tytułem szuflady czasowe. Tutaj chodzi o to, żeby obmyśleć sobie takie materiały do nauki, które mogę robić w sytuacjach, o których wiem, że nic innego w tym czasie nie będę robić, na przykład dojazd do pracy, stanie w kolejce, czekanie na dziecko w szkole, różne takie sytuacje, w których czas marnujemy tak naprawdę, on nam przecieka przez palce, a jeśli ktoś się uczy języka, to może być taki dobry moment na stworzenie takiej właśnie szuflady czasowej, że mam przygotowane w telefonie na przykład listę słówek, które muszę sobie przypomnieć, mam w torebce jakiś tekst, który muszę przeczytać, mam w telefonie czy w MP3 plik, który chcę przesłuchać i wiem, że to mi zajmuje jakieś 7 minut. Teraz mam 7 minut, żeby gdzieś dojechać, włączam, wiem, że to mi akurat wystarczy. Czyli zarządzanie czasem to jest w ogóle podstawa w nauce języka, a tego nikt nie uczy. Nauka czy nauka języka w ogóle zakłada rozwój. Rozwój nie jest możliwy bez nauki, a nauka nie jest możliwa bez rozwoju. Pierwsze takie założenie, które należałoby poczynić, chcąc się uczyć, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. My się świetnie czujemy w tym, co robimy na co dzień, w takiej rutynie, prawda? Zawsze czytam, zawsze piszę, zawsze coś tam robię tak, a nie inaczej. Ale żeby wyjść poza swoją strefę komfortu i nauczyć się czegoś nowego, należy pewne rzeczy zacząć robić inaczej. Mówiąc o tych trzech strategiach, o które Pani spytała, chciałabym powiedzieć przede wszystkim o takiej zasadniczej, najważniejszej, naczelnej, można powiedzieć, strategii. Zobacz, co ma Ci dać znajomość obcego języka. Czyli jakim człowiekiem się staniesz, kiedy już go opanujesz? Musisz mieć bardzo klarowną, jasną i wyraźną i bardzo pociągającą wizję tego celu, który stoi przed Tobą. To jest jakby pierwsza rzecz. Zobacz po co, dlaczego, jak przyjdzie samo. Jak już będziesz wiedzieć po co i dlaczego, i co Ci to da jako człowiekowi, jak zmieni się Twoje życie, jak wpłynie na Twoje życie to, że będziesz znać jeden, czy dwa, czy trzy języki obce. Druga rzecz. Dowiedz się bardzo konkretnie, jakiego typu jesteś uczniem. Każdy z nas uczy się inaczej. I dzisiaj świat ma taką ilość materiałów do nauki i taką ilość różnych źródeł, z których można wiedzę czerpać, że warto wiedzieć, co w naszym przypadku się sprawdza, a co nie. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, pozornie wydawałoby się nieistotna może i taka trudna do uchwycenia, ale bardzo ważna, szczególnie właśnie wytrwałości. Każdy z nas był kiedyś uczniem. I każdemu z nas zdarzały się zarówno wpadki, jak i świetne jakieś osiągnięcia, jakieś znakomite sytuacje. Pamiętaj, że masz zasoby, które są potrzebne do nauki, że byłeś kiedyś wytrwały, byłeś kiedyś zdyscyplinowany, nie odkładałeś czegoś na później, stać cię było na to, żeby coś z siebie dać i tak dalej, i tak dalej. Masz te zasoby, ty masz to w sobie, więc nie opowiadaj bzdurnych historii o braku talentu, o tym, że za późno, że za stary i że w ogóle się nie da. Przypomnij sobie, jak to było kiedyś, dokop się do tych zasobów i używaj ich na co dzień.